przedszkolem numer 2 w Węgrowie. Tutaj pracuje osoba, która na co dzień jest nauczycielem i wychowała wiele pokoleń Węgrowian. A w wolnych chwilach Jadwiga Zbiszewska, bo to o niej mowa, tworzy poezję i dzisiaj porozmawiamy z nią o tym. Skąd czerpie Pani inspirację do pisania wierszy? Nie jest to tak, że poeta, jaki by nie był, chodzi sobie z jakimś dzbanem i z jakiegoś źródła czerpie. Inspiracja. Właściwie to poezją to jest tak, że coś na człowieka spływa i on czuje, że musi to napisać. Musi to ująć w dostępnej sobie formie, jakiejś nieulubionej czy wypracowanej. Nadać własny kształt, widzenie pewnych rzeczy. I to tak z tym jest. Czy ma Pani ulubione tematy wierszy? Zdecydowanie problematyka egzystencjalna. Mnóstwo pytań do wszech miłości, do wszech miłosierdzia, do Boga, do ludzi, do tego, co dzieje się ze światem. Głównie jest to niepokój o przyszłości. Jest Pani autorką hymnu dla naszej szkoły. Czy trudno pisze się taki tekst na zamówienie? To zależy od tekstu. Jeżeli mam zamówienie na prostą rzecz, na imieniny, urodziny, chrzciny i tym podobne, to pisze się naprawdę bardzo łatwo. Są to zwykłe składanki, rymowanki. Jeżeli zaś chodzi o taki hymnik dla Waszej szkoły dokładnie, pisało mi się trudno, ponieważ musiałam zgłębić wiedzę o samym dobrotości kraśnieckim i całym jego dziele. Artystka została wielokrotnie doceniona. Jest Pani laureatką wielu nagród. Którą z nich ceni sobie Pani najbardziej? No, jeżeli chodzi o stricte nagrody, to ani chwili bym się nie wahała, wymieniając trzecie miejsce, ale była to de facto druga nagroda, bo pierwszego miejsca mi przyznano na międzynarodowym konkursie imienia Cypriana Kamila Norwida w 2001 roku. Był konkurs przeprowadzony pod auspicjami UNESCO, z Komitetu który jest dostępny UNESCO, na który wpłynęły prawie 400 zestawy prac, także autorów zagranicznych, ale oczywiście polskojęzycznych. No i był to sukces olbrzymi. Odbierałam nagrodę w Krótusku. Dziękuję bardzo.